Polski. Bardzo dziękuję pani spod Krakowa. Bo właściwie jakby mógłbym kontynuować to, co pani jakby przerwała z przyczyn technicznych, nie? Bo można by długo o tym mówić. Bardzo ważna jest woda i bardzo ważne są dzieci i to wszystko się zbiega. I właśnie nazwa jakby mojego tutaj takiej idei to jest turkusowa permakultura. Aha, bo tutaj zasłaniam, dobra. I tak się dzieje. A to jest nieważne, to jest oczywiście nieważne. No ale tak mi tutaj przeszkadza. Więc zastanawiam, ponieważ ja się wychowałem na wsi, na małym gospodarstwie, więc znam to wszystko, bo musiałem, prawda, pracować. Babcia już tego dopilnowała, żebym ja tam za nią chodził i od takiego małego się do szkoły nie chodziłem, że musiałem tam grabić, sprzątać, coś tam dawać. I to, więc też to rolnictwo poznałem i też mi obrzydło. Chciałem być rolnikiem takim nowoczesnym i też bardzo wszystko zorientowałem się, że to nie jest, to jest może dobre dla pieniędzy, bo rzeczywiście dochody były z tego, ale dla ludzi nie bardzo. I teraz poszedłem na etat i tak dalej, miałem dzieci, musiałem je wychowywać, ale teraz już nie muszę nic, prawda? Już mam emeryturę i nie mam już co odkładać i teraz przyjechałem tutaj, żeby się z Państwem podzielić pewną moją taką ideą i też jakby usłuchać zwrot, więc nie będę się rozwodził, krótko powiem, jak coś Państwo będą chcieli zapytać, to chętnie odpowiem, czy w kuluarach porozmawiamy. Więc idea jest taka. Te wszystkie działania, które widzę dookoła, przecież od lat mnie interesuje rolnictwo, takie ekologiczne, takie ruchy różne i teraz ten strajk dla ziemi, Extinction Rebellion i takie tam różne historie dodatkowo dochodzą. I one wszystkie nie są jakby, nie są tak jakby zorganizowane, nie mają, że tak powiem, takiego nasienia, takiego DNA, żeby zmienić tą rzeczywistość. To są wszystko takie ruchy właśnie, że ktoś ma dobrą wolę, no to nauczy dzieci, pokaże, jest kawałek grządki, to coś, jakiś ogród społeczny. W tamtym roku prowadziłem w Krakowie ogrody społeczne, koordynowałem tam powstawanie nowych. No fajna sprawa jest, bo ludzie przychodzą, cieszą się, dzieci tam grzebią w tej ziemi, mogą sobie tu zasadzić, tam wykopać, nie jest to tak, że park, że tu nie można ruszać. Można sobie zagospodarować i to jest fajne. I właśnie gospodarowanie myślę, że jest takim bardzo istotną rzeczą. Jak zrobić, mówi się teraz właśnie o ochronie planety, o różnych takich rzeczach. Myślę, że trzeba zacząć właśnie od małych struktur. Taka jest moja idea, od struktur, które są gospodarstwem, ale nie takim gospodarstwem, powiedzmy, tradycyjnym, że jest tam rolnik, prawda, jeden, bo cóż ten jeden rolnik może zrobić, prawda, no ma ograniczone jeszcze, to ma ograniczenie, że to ma być ekologiczne, to jest to dodatkowe ograniczenie, bo nie ma też sprzętu, całe technologie są dla wielkiego takiego właśnie kapitałochłonnego rolnictwa, gdzie rolnik jest takim robotnikiem na taśmie montażowej. Tutaj ma bank, tutaj ma dotacje, tutaj ma chemię, tam ma nasiona, których nie wolno mu wysiać, bo to jest przestępstwo, więc praktycznie to wszystko przechodzi przez niego. Jak ma szczęście, to mu zostanie trochę kasy i spłaci kredyty, które zaciągnął. Jak nie ma szczęścia, no to ma rzeczywiście, współczuję. Ja też trochę rozwinę, więc mniej więcej czuję, wiem jak to z rolnikami jest. I teraz moja idea jest taka. Turkusowe organizacje, nie wiem, czy orientujecie się, co to jest. Frederick Laloux napisał taką książkę, zebrał pewne wiedzę o pewnych organizacjach, które powstawały jakby spontanicznie, jakby nie wiedząc o sobie. I to były takie organizacje, w których ludzie się dobrze czuli, dobrze pracowało im się, nie było jakiejś hierarchii struktur takich zarządczych, jak wielu znamy. Znamy zresztą z takich popularnych, na przykład szkoła, kościół, to wszystko są takie struktury, które są zhierarchizowane i ludzie nie mają za bardzo wolności. Jeśli tam dyrektor jest łaskawy na coś do tego, a jest niełaskawy, albo tam wójt czy coś, no to będzie krzywo na to patrzył i tak dalej. Więc i teraz tak, więc idea jest taka, budujemy najpierw zespoły, takie turkusowe, którym ludzie, którzy coś tam w nich drzemie, każdy z nas ma ogromny potencjał. Ten potencjał często jest hamowany dlatego, że mieliśmy szkoły takie, jakie mamy szkoły, prawda? Czyli masz siedzieć grzecznie i przepisywać stąd, tutaj, prawda? Mieścić się w rubryce, nie wyjść za to, być grzecznym. To jest fatalny sposób na wychowanie dzieci, które mają się zmierzyć z tym, co się teraz dzieje na świecie. A na świecie jest kryzys, prawda? Dotyka wszystkiego. Kościoła, Unii Europejskiej, Polski, Ameryki Południowej, Północnej, Chin i tak dalej. Wszystko jest w kryzysie. I teraz musimy sobie radzić, więc te dzieci powinny mieć możliwość na takich miejscach, w takich zespołach rozwijać się. Szkoła jako struktura taka sztywna może nie jest potrzebna w ogóle. Możemy inaczej dzieci wychowywać i właściwie dużo ludzi, których znam, już wychowuje dzieci inaczej, nie posyła ich do szkoły. W niektórych krajach jest to dość popularne, w innych nie. W Niemczech na przykład nie można, ale we Francji zdaje się
może tego. I jest taki człowiek, który napisał książkę i nigdy nie chodziłem do szkoły. Jest też na YouTubie Andrzej Stern. Bardzo ciekawe doświadczenie ma ze swojego dzieciństwa. Więc to jest jakby takie trzy filary, czyli turkusowe organizacje, permakultura jako sposób zarządzania zgodny z cyklami przyrodniczymi i też wychowywanie dzieci, ale wielopokoleniowość, tak jak tutaj pani ma swoje lata, ale są też młode dzieci, żeby ich jakby... Nie można dzieci w szkole nauczyć rozsądnej wiedzy i umiejętności radzenia sobie. No jest takie powiedzenie stare, trzeba sobie umieć radzić, powiedział Basa, zawiązując butę brzydownicą. W szkole się tego dzieci w żaden sposób nie nauczą, bo tylko mogą się nauczyć zgodnie z jakimiś standardami, takimi jakimi, to wszystko musi mieć podkładki i tak dalej. Plany trzeba zrobić naprzód, a rzeczywistość jest turbulentna i nie da się realizować planu. O tym też uczą jakby turkusowe organizacje, które są sprawniejsze od takich schierarchizowanych, ale jeszcze są mało popularne. Nie wiem, czy już coś naszkicowałem. I entuzjazm. To jest chyba istotne, że kiedy działamy w pewnej wolności, mamy przestrzeń i te organizacje mogą nam dawać pracę i dochód i możemy działać z entuzjazmem. Myślę, że w ten sposób powoli jakby pączkując się, rozsiewając po kraju, świecie takie organizacje, możemy ten świat trochę zmienić, żeby był bardziej przyjazny i zgodniejszy z tym, co czujemy jako ludzie w sercu i w duszy. To tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Czy mamy pytania? Ja mam pytanie, Pani Apolinar, jak to w praktyce wygląda? Nie? Co Pan właśnie robi? Jakie działania przekładają się na praktyce? W praktyce to przyszedłem na przykład tutaj, rozmawiam z ludźmi, bo szukam ludzi, którzy myślą podobnie i są otwarci na to, żeby zacząć coś takiego robić. To w praktyce to techniki są proste, wiemy jak uprawiać ziemię. Tylko chodzi o to, że teraz powinny powstawać zespoły, znaczy jest taki potencjał, prawda? Mamy zwyczajowo, rolnicy są pojedynczy i oni są no, słabi, są, bo są pojedynczy. Nie mogą ogarnąć zbyt wielu rzeczy. Natomiast gdyby to były grupy, które znają się na różnych rzeczach, i na technologiach jakichś, powiedzmy solarach, nie solarach, skupili się na pewnym zbudowaniu zespołu i tym, to się coś, co dopiero jest wizją i przyszedłem się tutaj podzielić i usłyszeć zwrot wasz. Jeśli panią to interesuje, skoro pani mi na pan, to ja pani również, to możemy rozmawiać, prawda, i zacząć tworzyć, bo to jest w każdym nas coś tam siedzi takiego. Jeśli teraz zaczniemy, to tak jak, nie wiem, czy wywoływała pani kiedyś zdjęcie czarno-białe w ciemni. Jako dziecko wywoływałem, nie? Latami tam tego, mieli łazience, się zamykali, wkładało się do tego i patrzyło się, co tam wychodzi. Tam było kilka tego i jakieś plamy zaczęły wychodzić. I nagle jakby umysł złapał, że to jest obraz. Aha, to jest to i ten. Więc tak samo i tutaj. Różne rzeczy w życiu mi się jakby pojawiały i wiem, że to jest do zrealizowania. To jest możliwe, to jest piękne i za tym idę. I teraz kiedy się to zrealizuje, nie wiem, ale to zależy od pani, od państwa, od każdego z nas. Czyli to zaczyna kiełkować? To zaczyna na razie z nasieniem, tak. To nabiera wody i zaczyna pęcznieć i budzić się do życia. Tutaj mamy pytanie. Cieszę się, że jesteś Jolanta Kotowska, jestem z Wrocławia, jest Krakowa przedtem. Przyjechałam tutaj po kontakty, bo wiedziałam, że w jednym miejscu będą wszyscy po prostu. Mam zagrodę edukacyjną. Jak mówisz o edukacji podążającej za dzieckiem, to wiem, o czym mówisz, bo jestem nauczycielem od wielu lat, ale tworzę też takie miejsce, w którym chciałabym uruchomić koszyk Lanckoroński. A, Lanckorona. Działamy. Super. Już cię znalazłam. Byłem w Lanckoronie parę lat temu. Czy ktoś jeszcze? Jakieś pytanko? No to bardzo dziękuję.